Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja prawie od tygodnia nie byłem na działce, ponieważ ciągle padał deszcz, ciągle była brzydka pogoda. Nie szło w ogóle tutaj w zasadzie nic konkretnego zrobić. Postanowiłem zająć się zupełnie czymś innym i słuchajcie, dzisiaj przyszedł mi moje zaskoczenie. Trawa urosła w pas, rośliny też również urosły, słuchajcie, ale przyznam szczerze, że trochę mi jest wstyd wam pokazać moją działkę, ponieważ wszystko, dosłownie, ale to wszystko zarosło. Pięknie, pięknie rośliny rosną, ale chwasty jeszcze bardziej. Wiedząc, że będzie kilka dni deszczowych, zastosowałem troszeczkę nawozu, tego sztucznego, tak. I słuchajcie, rośliny tak pięknie urosły, że teraz muszę się zabierać za robotę. Chodźcie ze mną, pokażę wam, co jest ciekawego na działce i pokażę wam również dziko rosnące orliki. No i kochani, właśnie to chciałem wam pokazać. Orliki, spójrzcie proszę, jak one przepięknie tutaj się u sąsiadów wysiały. Można powiedzieć naprawdę, że jest to dziko rosnący orlik. Spójrzcie proszę, przepiękne kolory. Oczywiście u mnie na działce też jest ich mnóstwo, ale tutaj u sąsiadów prezentują się wyśmienicie, ponieważ najbardziej je tutaj widać, są w wielkim skupisku. Czyli jak macie rozkminkę, jakie rośliny posadzić, no to już na początek łubin trwały, orliki i przechodzimy dalej, przechodzimy do mnie, no i zapraszam, idziemy do mnie, spójrzcie proszę, co tam jest takiego pięknego. Oczywiście tutaj orlików też jest mnóstwo, ale spójrzcie proszę na ten piękny rododendron, spójrzcie proszę, jak on się tutaj majestatycznie prezentuje, jak jest ogromny i jaką ma siłę kwitnienia. Deszcz bardzo mocno padał, troszeczkę mu zniszczył kwiaty, ale słuchajcie, on się dzielny jest tutaj, nie poddaje. Spójrzcie proszę, jak on się pięknie mi tutaj prezentuje. Azalie już przekwitają, no ale zobaczcie, jaki to jest piękny widok. Czyli kolejna roślina, rododendrony i azalie. Właśnie to jest ten okres najpiękniejszy, gdzie te krzewy przepięknie kwitną. Możecie mieć różne odmiany, różne gatunki. Jak dobrze rozplanujecie, to rododendrony będą wam kwitły co najmniej miesiąc. Ponieważ można tak sprytnie zrobić, że jedna roślina będzie, jeden krzew będzie wchodził w okres kwitnienia, a drugi będzie już przekwitał. Spójrzcie, to bardzo dobrze widać na tym przykładzie, czyli ten różowy, on jeszcze z tydzień pokwitnie, a ten wrzosowy dopiero zaczyna wchodzić w fazę kwitnienia. Spójrzcie proszę, dopiero nieśmiało ma tutaj takie pąki, więc wszystko zależy od nas, jak sobie zaplanujemy i jak sobie zaprojektujemy ogród. No ale zobaczcie, to jest po prostu bajka. W tym roku tak się pięknie odwdzięczył, dostał dużo, dużo jedzenia, dużo miłości. No spójrzcie proszę, jest bajecznie. A tutaj jest róża. Słuchajcie, kolejna roślina, która doskonale nadaje się. Jak widać, tutaj jest bardzo, bardzo zacienione miejsce, ale również sobie daje sobie radę. Spójrzcie proszę, co prawda kwiatów jest niewiele, bo dopiero wchodzi w okres kwitnienia. Jest przepiękny zapach, zawsze mi się to kojarzyło z takimi miejscowościami nadmorskimi. Przepięknie pachnie i jak widać, ona sobie nawet daje radę w cieniu. Zapach jest obłędny. Słuchajcie, ta roślina w ogóle nie wymaga od nas nic. Wystarczy ją posadzić i będzie pięknie, pięknie rosła. A tutaj te właśnie moje nowiutkie, malutkie nasadzenia. Spójrzcie proszę, jak one przepięknie wyglądają. Już się ładnie tutaj ukorzeniły i będą sobie rosły. To co, przechodzimy dalej. Spójrzcie proszę, jak to bajecznie teraz wygląda. Ogród, co prawda, jest bardzo, bardzo zarośnięty, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Spójrzcie, tam pięknie ławeczka romantyczna, można jeszcze postawić sobie gąbkę, żeby było mięciutko i delektować się tym pięknym widokiem. Ogród jest utrzymany, tak jak zawsze powtarzam, że ogród jest utrzymany w takim stylu wiejskim, czyli jest dużo traw,
dużo roślin, które kojarzą mi się z dzieciństwem, z wioską, z czymś najpiękniejszym. Spójrzcie proszę, tutaj kolejny orlik, spójrzcie, jak on pięknie wygląda. Słuchajcie, i to jest wszystko dzikie, tu nikt o nic nie dba. Uwierzcie mi. Spójrzcie proszę, jak pięknie wygląda Łubin Trwały, stara, poczciwa bylina. Wystarczy raz ją posadzić i będzie pięknie tutaj nam rosła. Spójrzcie. Coś pięknego, a tutaj już są takie już rozwinięte. A tam wzdłuż płotu rozciągają się dziko wysiane orliki. Może troszeczkę dalej pokażę. Spójrzcie proszę, tutaj sąsiedzi mają piękną, można powiedzieć śmiało, łąkę kwiatową. Spójrzcie proszę, jak to wszystko przepięknie wygląda. Oczywiście przepraszam najmocniej sąsiadów, że wam zaglądam. Gdybyście byli, na pewno bym uszanował bardziej waszą prywatność. Ale to, co chciałem pokazać, spójrzcie proszę, tutaj jest taka piękna, wielka czereśnia. I oczywiście szpaki już tak dopisują, że myślę, że dwa dni i już czereśni nie będzie. Spójrzcie proszę, jak pięknie Łubin Trwały. Ach, jak wam tu pokazać? Spójrzcie, o tutaj, teraz jest dobre światło. Spójrzcie, jak pięknie wygląda Łubin Trwały. Coś niesamowitego. I jeszcze ten jeden widoczek chciałem wam pokazać. Spójrzcie proszę, tutaj jest palma, która dosyć dobrze przezimowała. Teraz ją bardzo, bardzo mocno karmię. No i w tle są piękne rododendrony. Cis, który no niestety rozjechał się trochę. I spójrzcie proszę, tam góra jest cała się rozjechała. Jest troszeczkę pozwiązywany, trzeba go odmłodzić. No ale ten widok, spójrzcie, orliki, rododendrony, wszystko jest utrzymane, bym powiedział, w formie dzikiego ogrodu. Dziki, bajeczny ogród, to jest to, co uwielbiam najbardziej i wszystkich tak naprawdę zachęcam do tworzenia właśnie takich mało wymagających ogrodów, ale jak bardzo sprzyjającym przyrodzie, jak bardzo sprzyjającym owadom. Słuchajcie, te rośliny wszystkie sobie tutaj doskonale radzą bez mojej pomocy. Ja tak jak mówiłem, ostatni raz byłem tydzień temu. Spójrzcie proszę, jak to wszystko rośnie, jak to wszystko pięknie kwitnie. Kto powiedział, że w ogrodzie mamy pracować dzień i noc? Ogród ma być czymś przyjemnym, ma być czymś, co sprawia nam dużo radości, dużo frajdy. Nie bieganie z kosiarką, nie hałasowanie, nie troszczenie się o pięknie wypielęgnowane trawniki. Oczywiście są takie, a wychodząc z domku, spójrzcie proszę, jak pięknie jeszcze lilaki kwitną. To już są ostatnie momenty, kiedy kwitną, ale spójrzcie proszę, jaki tu jest piękny widok. Konewka nie jest najpiękniejszym widokiem, ale też musi być. Przepraszam, że plastikowa, ale jest najwygodniejsza, bo jest najlżejsza. Spójrzcie proszę. I spójrzcie. Ja wiem, że może być niewidoczne to, ponieważ jest mocne słońce, ale spójrzcie na te piękne orliki, które się tak pięknie tutaj wybijają z tej trawy. Spójrzcie. Wszyscy sadzimy orliki, spójrzcie proszę. Jest coś bajecznego. Są różne kolory. O, widzę, że tutaj już mak pięknie zaczyna kwitnąć. Tutaj jest bardzo dużo trawy, ale zobaczcie, jak to wszystko pięknie ze sobą współgra. Rośliny ze sobą troszeczkę rywalizują, ale wszystkie dają radę. Wszyscy możemy żyć w zgodzie. Spójrzcie, proszę. Kochani, spójrzcie proszę, ci, którzy nie wierzą, że ogród nie musi być wcale wymagający, spójrzcie proszę, jak on przepięknie wygląda. To jest moja własna, autorska wersja ogrodu wiejskiego, ogrodu, który praktycznie nie wymaga żadnych większych prac. Można tutaj śmiało powiedzieć, że jest również łąka kwiatowa. Spójrzcie proszę, jak przepięknie tutaj wszystkie kwiaty się mieszają ze sobą, jak one przepięknie grają, jak one pięknie tutaj się prezentują. Tutaj mamy coś nowego. Uwielbiam wszystkie rośliny, które mi przypominają łąki, które mi przypominają pola. Spójrzcie proszę. Spójrzcie.
Tutaj za chwilę będzie powojnik, kwit sobie, klematis, proszę sować się, proszę tutaj. Pięknie to oplecie. Jest bajecznie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą muszę nadmienić. Za ten całokształt nie jestem do końca odpowiedzialny ja. Myślę, że bardzo dużą pracę zrobiła tutaj Matka Natura, ponieważ ja pozwalam roślinom rosnąć tam, gdzie chcą, tam jak się rozsiewają i w takiej intensywności, jak przeżyją, tak bym powiedział. Nie wyrywam ich, nie przesadzam. Słuchajcie, tak to sobie po prostu wygląda. Wszystkie roślinki sobie żyją tak, jak chcą. Jest tutaj rododendron, kiedyś dawno, dawno temu była wysadzona hortensja, słuchajcie, co prawda jej jest już niewygodnie, ale spójrzcie, jak ona przepięknie będzie tutaj się komponowała. Spod tych krzaków, można tak powiedzieć, będzie pięknie tworzyła kwiaty. Rododendron będzie u góry, tutaj pięknie będą się wylewały wielkie bukiety hortensji. Naturalnie, gdybym miał dzisiaj posadzić i projektować ogród, to nigdy w życiu bym takiej rzeczy nie zrobił. To jest po prostu następstwo. Kiedyś, dawno temu rośliny zostały tak właśnie w ten sposób posadzone, duża odległość była zachowana. Lata mijają, rośliny rosną i spójrzcie, i tak Matka Natura mi pięknie to wszystko utworzyła. Kolejny przykład. Tutaj naturalnie, żebym tak blisko w takim odstępie nie posadził. Również bym orlika w ten sposób nie posadził, ale słuchajcie, te trawy, to wszystko. Przepraszam za moją rączkę, bo weszła w kamerę. Te trawy, spójrzcie, jak one przepięknie wyglądają. I tutaj wykończenie przy samej ścieżce. Piękne stokrotki. Myślę, że człowiek nie miałby aż tak wielkiej fantazji. Może fantazję by miał, ale nie miałby takiej odwagi posadzić w ten sposób. Słuchajcie, Matka Natura robi najpiękniejsze kompozycje kwiatowe. Mam nadzieję, że podobało Wam się w moim ogrodzie. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie pod nagraniem swój komentarz. Czekam na Wasze opinie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Naprawdę nie przejmujcie się, że czasami nam troszeczkę rosną chwasty albo trawy. Uwierzcie mi, to wszystko jest naprawdę piękne. Tylko, o, mucha się mnie czepiła. Przepraszam. To wszystko jest bardzo piękne. Nauczmy się kochać rośliny, nauczmy się spostrzegać tylko te piękne zalety i będzie naprawdę ogród kwitnący. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego wieczoru.